Dzień dobry, kochani. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozmawiam z Arią po raz kolejny o Human Design. Zobaczymy co dzisiaj. Myślę, że same ciekawe rzeczy. Cześć, dzień dobry. Cześć, kochana, dziękuję. Co dzisiaj? Opowiadaj. Ponownie. Wiesz co, chciałabym przypomnieć jeszcze raz. I tak myślę, że przy każdym odcinku będziemy tak troszkę przypominać w ogóle. Żeby utrwalić. Tak, z czym to się je, o co w ogóle chodzi. Więc przypominamy, że Human Design wyliczamy na podstawie daty urodzenia i godziny urodzenia i miejsca. Generuje się taki chart, graf, ja to nazywam mapą samopoznania. I tak, Human Design mówi o tych 5 typach energetycznych, o naszym ciele energetycznym. I mamy generatora, manifestora, projektora, reflektora i wariacje generatora i manifestora, czyli manifestującego generatora. Mamy 9 centrów energetycznych. Z tego 2 centra energetyczne to są centra presji. Już mi się uruchamia centrum presji stresu. Można powiedzieć, że to, bo to specjalnie dzisiaj powiesiłam mój obraz, a dobrze, że można powiedzieć, że to się troszeczkę tak. Ma do tak. Czakr. O właśnie, prawda? Ale właśnie chciałabym Ci o tym też powiedzieć, że co to znaczy właśnie, że tutaj w Human Design jest mowa o tych 9 centrach energetycznych, no właśnie, a nie o 7. A tu mamy 7, tak. Nie? Więc tak, mamy te 2 centra energetyczne presji, czyli centrum korzenia i centrum korony. Mamy 3 centrum świadomości. Co to znaczy, że to jest presji, centrum presji? Co to znaczy właśnie, że to jest to połączenie z Ziemią, tak? Czyli właśnie tutaj te podstawowe nasze połączenie plemienne, takie rodzinne, zakorzenione w społeczności, w rodzinie. I to jest ta podstawa właśnie nasza, tak? Czyli nasze, korzeń. Tak, taki. Nasze uziemienie z Ziemią, z tym, co jest takie fizyczne, materialne. No, tak jak w systemie czakralnym, można powiedzieć, tak? No i tu jest właśnie centrum stresu, adrenaliny też, czyli właśnie to nasze podstawowe przetrwanie. To jest ten moment, kiedy ciało jest w jakimś zagrożeniu, no i ujawnia się właśnie adrenalina, stres i wtedy włącza się ten mechanizm po prostu przetrwania ciała. Czyli można powiedzieć, jak tracimy bezpieczeństwo, to zaczynamy być w tym stresie. Tak, tak. Najkrócej mówiąc. I tutaj, no to też jest fajne w tym temacie tego Twojego festiwalu stresów, tak, tak. Że tutaj to centrum energetyczne można by było właśnie rozłożyć na części pierwsze i zobaczyć, tak? W zależności od tego, czy ktoś ma zakolorowany, czy niezakolorowany, no to on sobie poradzi ze stresem, czyli ma wbudowany mechanizm właśnie radzenia czyli sobie. Czyli już ma tą siłę swoją. Tak. I jakby właśnie ma ten mechanizm swój naturalny w ciele, że on wie, jak sobie radzić ze stresem. Tak? I jak niego... mamy pusto, to nie wiemy. Nie wiemy. Okay. I to jest tak. I teraz na przykład osoby, które mają otwarte centrum tego stresu, właśnie podstawy, to one czują cały czas właśnie presję do tego, że jest milion rzeczy do zrobienia, one nie mają ciągle czasu, żeby to zrobić. I one cały czas w tym są takim pędzie. Albo z drugiej strony są właśnie w tym pędzie, ale w takim poczuciu właśnie, że one nie zdążą, że im nie starczy czasu. I te osoby na przykład często piją kawę. Które właśnie nie mają tego centrum aktywnego i sobie próbują w ten sposób przyspieszyć właśnie swoje działanie, swój też metabolizm. No czyli i właśnie, muszą się pobudzać, tak? O to chodzi? To jest takie, że one mogą się pobudzać właśnie kawą, ale jednocześnie one są też pobudzone przez to, że mają otwarte to centrum. I to, co jest bardzo ważne też tutaj i to, co właśnie chciałam też zaznaczyć, więc mogę już teraz to powiedzieć, że te miejsca, które są otwarte, tak działa mechanizm, że my, osoby, które właśnie mają otwarte centra, czują oddziaływanie danego centrum razy 5, czyli 5 razy mocniej czujesz to otwarte centrum niż to swoje własne, które jest zakolorowane. I z czego to wynika? Z tego, że my przyszliśmy tutaj na Ziemię i to jest wiecie, właśnie to jest ta cała iluzja taka, że my przychodzimy tutaj na Ziemię, żeby jedno, to co jest zakolorowane, to jesteś ty, tak? To jest właśnie ten twój potencjał i tym mamy tak naprawdę się zająć. Ale przychodzimy też po to, żeby poznać, tak? Doświadczyć pewnych lekcji, pewnych energii doświadczyć, tak? Pewnych ludzi, którzy niosą daną energię i wtedy właśnie to centrum, które jest otwarte, jest tym miejscem, które pokazuje nam i pozwala nam doświadczyć właśnie świata na zewnątrz, tak? Okej, czyli poczekaj, ja to tak w swojej głowie, w swojej niewiedzy to podsumuję.
Czyli to, co mamy zakolorowane, to jest to, co już mamy w sobie. Tak. I to, tak. Czym się mamy zajmować. Tak, to jesteś ty. To jest to twoje naturalne zasoby. I ja się mam zajmować tym, nie białym. Nie. Biały to jest to, co powoduje, że nas odciąga od siebie, od naszej prawdy. Okej, czyli białe tak? To jest to, co nas po prostu rozprasza. Tak, dokładnie. To jest to i to jest właśnie to, że to na samym początku, co jest białe, powoduje, że my, no dokładnie, idziemy do świata i doświadczamy tych wszystkich rzeczy i nie wiemy właśnie, kim jesteśmy, jaka jest ta nasza droga, po co my tu jesteśmy. Jest tak dużo tej stymulacji zewnętrznej, że jesteśmy pogubieni. Dlatego human design jest właśnie genialnym narzędziem, bo jest ta mapa, tak? No i ona ci pokazuje właśnie, na czym warto się skupić, a na czym nie. Bo krótko mówiąc, nie ma sensu. Patrzę i myślę sobie, dobra, to olać, bo to nie moje. No dokładnie. A to, w skrócie. Okay. A to tak? Jest moja droga i nad tym mogę posiedzieć. Ale co to znaczy, tak. Że pracuję nad tym? Czyli jakie mam zakolorowane, czyli to jest moje, pracuję nad tym, czyli co robię? Czyli właśnie, bo przypominam, że human design pokazuje nasz kod genetyczny, nie? To jest ten genetyczny matrix, czyli pokazuje tak, czerwone rzeczy, te czerwone kanały i bramy, tak? Bo kanały no właśnie, to jest bo to, mamy co... jeszcze kanały i bramy, tak? Tak? Czyli jeszcze kolejne czyli do tłumaczenia. Tak, kanały to są właśnie, kanał to są dwie bramy, tak? Które łączą właśnie centra między sobą. No i na przykład tutaj jest 34-10, to jest kanał właśnie, tak? I teraz bardzo ważne też jest, żeby zrozumieć, że dwie bramy łączą się i tworzą kanał. Czyli jakby jedna jakość bramy, druga jakość bramy tworzy kanał i to jest trzecia jakość. Czyli jakby tworzy się coś jeszcze nowego, dodatkowego. Czyli jakością jest brama jedna, tak. Druga brama jest jakością, a połączenie tych dwóch tworzy jeszcze trzecią tak. Inną. Tak, no. Tak, dokładnie. Okay. No i tak, to co jest zakolorowane na czerwono, to są właśnie wszystkie tematy nasze na poziomie nieświadomym, zakorzenionym w naszym ciele, w pamięci komórkowej, przeniesionej właśnie z pokolenia na pokolenie. Tak? Z naszych czyli to, co ciągniemy rodowo, tak, czy dokładnie. Też wcieleniowo. I to jest bardzo ważne, żeby tym się zająć przede wszystkim też. Ale to jest właśnie działa na poziomie nieświadomym, to znaczy, że my nie możemy tego kontrolować. Tak? My możemy to poznać, możemy to uzdrowić, i mamy to zaakceptować, mamy to objąć, tak? Właśnie ukochać te wszystkie no właśnie, nasze bo, rany. No właśnie, to od moje pytanie, co to znaczy zająć się tym? Czyli co to znaczy? Czyli po prostu zaakceptować? Czy rozkodować, co? Bo każda ta brama rozkodować, okay. Jest do rozkodowania. I to jest tak, każda brama właśnie ma aspekt negatywny, który dzieli się jeszcze na dwa pośrednie właśnie naszą reaktywną reakcję z poziomu nieświadomości i represyjną. I jest tak, potem, jeżeli to przekroczymy, idziemy dalej do naszego daru, tak? Czyli do tego, co jest w nas jak pozytywne. Okay. Tak? No i kolejnym etapem jest właśnie to wyjście poza schemat, do czego też dążymy w human design, żeby właśnie być obserwatorem i wtedy na tym etapie pojawia się ta boska świadomość nasza. Gdzie my już nie utożsamiamy się z tym, co jest negatywne, pozytywne, tylko faktycznie przejawiamy ten boski potencjał. Nie? Coś, co jest po prostu już nie z poziomu oceny, w ogóle ego i tak dalej, tylko jest tym takim po prostu przejawieniem naszej radości. Buddha. Ale słuchaj, no właśnie to jest ten czas, nie? Że teraz przy tej znowu koniunkcji, która była w 2020, tak. To doszło do pewnego skoku kwantowego, gdzie my wszyscy już po prostu mamy szansę na poziomie kolektywnym, żeby szybciej właśnie przeskoczyć do tej świadomości duchowej, do tej boskiej świadomości. I to, co jest ważne właśnie, to, że no nie da się tam być nagle, tak? Trzeba przejść ten etap właśnie tego, tej negatywności, właśnie tego naszego cienia. I bardzo ważne jest właśnie, żeby zrozumieć, że to, co jest zakolorowane na czerwono, to jest ta część nasza właśnie rodowa, przyniesiona i to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. I to jest coś, czego nie ma co z tym walczyć, tak? Że to właśnie chodzi o to, żeby to rozpoznać, dać temu uważność, właśnie uważność, zobaczyć, jak to się u nas przejawia, zaakceptować to. Zrozumieć. Nie zasilać tego, że okej, ja muszę to zmienić, bo to jest niefajne i tak dalej. Tylko właśnie okej, ja to przyjmuję i obserwuję codziennie siebie właśnie z jakiego poziomu ja działam, z jakiego poziomu reaguję i iść dalej, tak? Skupiać się na tym właśnie pozytywie, tak? Mogę tu powiedzieć, że po prostu przestać szukać zmiany, tylko zaakceptować siebie takim, jakim się jest, po prostu? Tak. Przestać wszędzie szukać
mistrza, guru, nauczyciela, tak, kogokolwiek. Absolutnie koniecznie. żeby kto, kto mnie szukać. Zmieni. Tak, nie, to w ogóle właśnie to jest kolejna rzecz, tak, że nikt nas nie zmieni na zewnątrz. Jasna nie, że to nie jest zamachnięciem magicznej różdżki. Tak. To wszystko jest w nas. Nie? I tutaj to wszystko jest w nas, te wszystkie piękne rzeczy, ale też te niefajne. I to właśnie znowu polega na tym, żeby to połączyć, zaakceptować, ok, jest ten cień, jest ta jasność w nas, a potem właśnie wychodzimy kolejny etap do tej obserwacji, że to jakby to nie ma znaczenia, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Ja tu jestem właśnie obserwatorem, jestem boską świadomością i w ogóle jestem poza formą, tak? Ale to jest kolejny etap. Możemy też tak do tego podchodzić, że jeśli zrozumiemy swój cień, i damy mu uważność, to też możemy nad nim zapanować w jakiś sposób, czyli po prostu przestać nim funkcjonować. Tak, dokładnie, żeby właśnie nie reagować z tego poziomu. I to jest to, nie wiem jak brzmi to takie zdanie słynne Junga, ale to jest tak bardzo moje właśnie, że dopóki nie poznamy tej naszej nieświadomości, tych naszych cieni, to one będą nami sterować, tak? Bo to jest po prostu w nas wpisane w automacie. No i właśnie tutaj cały ten human design i rozkodowanie, tak? Bo to chodzi o to rozkodowanie właśnie tych wszystkich bram, tych kanałów, zobaczyć jakie są te jakości właśnie negatywne, pozytywne i ten nasz boski dar faktycznie, który pozwala nam wyjść jeszcze dalej. No i właśnie, to co czerwone, to jest właśnie ta nasza przeszłość rodowa, tak? To jest wszystko zapisane w ciele, w komórkach. To co jest czarne, to jest nasza osobowość, też nasza część duszy, która właśnie chce się tutaj zamanifestować w tym naszym ciele. Ale z racji tego, że no, żyjemy w świecie, w rodzinie, w jakiejś społeczności i mamy tak bardzo dużo tej otwartości naszej, tak? To pamiętamy, że no, wyrobił się w nas ten system obronny nazywany tutaj w human design nie ja, potocznie zwany ego, tak? Czyli ego najczęściej ono się po prostu osadza w tych wszystkich otwartych miejscach, w kanałach, w bramach, w centrach energetycznych i to jest ta przestrzeń, którą też po prostu warto na bieżąco obserwować, dawać jej uważność i oczyszczać, tak? Sprawdzać, co się tam dzieje, co my czujemy, jakie są myśli. No i też, bo z tego co zrozumiałam dobrze, to jest nie nasze, czyli to może nasze. Właśnie może być tak, że sprawdzać w sensie patrzeć co ja tam mam, tak, nie mojego. Tak, tak? Dokładnie. Dokładnie. Okay. I warto, żeby pamiętać o tym, i to jest też bardzo ważne, po prostu, że my no jesteśmy jednostkami, tak? Ale żyjemy w świecie kolektywnym, ale też plemiennym. No i też na przykład w human design możemy zobaczyć właśnie ile w nas jest energii takiego indywidualisty, ile my poświęcamy energii swojej właśnie dla angażowania się w kolektyw albo w plemię. Więc znowu tutaj to wszystko można w tych kanałach, bramach rozczytać. No i bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że my tak naprawdę mamy zająć się tylko sobą. Tak? Że świat zewnętrzny tak naprawdę nas nie dotyczy, ale to nie znaczy, że on na nas nie wpływa i nie oddziałuje. No bo tak jest stworzona właśnie ta konstrukcja, że ten świat zewnętrzny właśnie w te przeważnie i na wprost na te otwarte centra, on po prostu nas stymuluje, tak? Cały czas nas coś tam nam wrzuca, właśnie te jakieś programy świata zewnętrznego czy innych ludzi i właśnie bardzo ważne jest, żeby przyglądać się właśnie, okej, ale to, czy to jest moje, czy to jest moja prawda, czy to właśnie przyszło skądś, tak? I wtedy oczyszczać to na bieżąco. Okej, jeszcze tutaj chciałabym zapytać o to, że no bo jeśli tak mam, że rzeczywiście te białe miejsca biorę od innych, czyli rozumiem, że mieszkając z partnerem, z dziećmi i tak dalej, czy też jesteśmy już pewną gromadą różnych energii, różnych układów, tych grafów, czartów, czy tam jak ty tam nazywasz po swojemu. I wtedy co? Czyli wtedy też my w jakiś sposób się wymieniamy, czy uzupełniamy, bierzemy od siebie, czy to jest złe, czy to jest dobre? Nie ma w ogóle, no czy to jest dobre, czy złe, tak? To jest kwestia tego, żeby mieć świadomość właśnie, że my na siebie oddziałujemy, tak? Czyli, że będąc już teraz my, będąc tutaj, na siebie oddziałujemy, tak? Więc ja jakby korzystam z Twojej energii, a Ty korzystasz z mojej. Czyli jakby łapiemy się na tym, gdzie Ty coś masz wypełnione, a gdzie ja mam puste, tak? Więc ja z racji, że mam otwarte gardło, korzystam z Twojego gardła, tak? I mogę sobie mówić i coś tutaj przekazywać, co przychodzi mi dużo łatwiej właśnie przy osobach, które mają to gardło zdefiniowane, tak? Bo to jest Twój naturalny zasób, nie mój, tak? Okay. Więc ja teraz korzystam jakby na tej Twojej energii i to, co jest właśnie ważne, to żeby wiedzieć, że okej, to się wydarza przy Tobie, ale to nie jestem ja,
tak? Że ja mam te swoje jakości, ty masz swoje. I my faktycznie się wymieniamy, doświadczamy tych różnych energii, różnych ludzi, ale to nie znaczy, że to jesteśmy my, tak? Okay. I to jest właśnie to, co się dzieje, że ludzie będąc razem, na przykład w relacji, oni się tak mieszają ze sobą, tak się po prostu przyklejają też do siebie, że potem jak się, nie wiem, rozstają, to czują, że czegoś im brakuje, tak? Albo że coś tracą, bo dochodzi po prostu do złączeń, do wymiany, ale też do nabywania jakichś cech tej drugiej osoby, tak? I to też można znowu zobaczyć, na ile ta druga osoba na nas wpływa i wtedy, żeby znowu nie zatracić się w tej relacji, żeby nie zgubić siebie, bo to tak naprawdę gubi nas w związkach, że my stajemy się jednym ciałem, a w ogóle nie tędy droga, że tak jak tutaj w Human Design jest znowu, nie? Że dwie bramy to jest kanał, czyli to jest trzecia jakość i zawsze w boskiej świadomości właśnie 1+1 to jest 3, nie 2. My się nie scalamy do bycia jedną istotą, tylko my mamy mieć właśnie szacunek do siebie, że okej, to jesteś ty, to jestem ja i razem tworzymy coś nowego, coś ponad nami, tak? Bo tworzymy tą właśnie trzecią jakość. I wtedy takie związki, które działają na takiej szacunku właśnie tej naszej, naszego właśnie zróżnicowania i też świadomości siebie, no mają szansę przetrwać po prostu, no nie? Bo jest ten szacunek, jest to widzenie siebie nawzajem. A jeżeli my się skleimy i potem jakby chcemy wyszarpać naszą energię, to nie działa po prostu, to się rozpada. A to jest fantastyczne, co powiedziałaś, bo to jest fajny obraz właśnie związków i dobrze byłoby posprawdzać właśnie, czy jesteśmy tą trójeczką, czy jednak tworzymy tą dwójkę, która nie powinna tak naprawdę zaistnieć, bo nie ma szansy przetrwania na dłuższą metę. Tak, no tutaj to, wiesz, no właśnie jest kwestia też znowu poziomu świadomości danej osoby w danym momencie życia, tak? Bo w Human Design możemy zobaczyć na przykład relacje. Są relacje takie, że spotykamy się na przykład i się wypełniają, nie wiem, 5 centrów jest, tak? Czyli takie osoby w ogóle się nie ma przyciągania między nimi, tak? Jeżeli jest wypełnione 7 centrów, no to już jest, że jest jakiś temat do przepracowania i już można zobaczyć właśnie, z czym będziemy pracować. Jak jest 8 centrów wypełnione, no to już jest coraz mocniejsze to przyciąganie, tak? Bo ludzie się po prostu łapią i dochodzi do tej wymiany. Jak jest 9 centrów energetycznych, no to w ogóle już ludzie... Oni już nie potrzebują więcej, oni mogą być tylko we dwoje i im jest super fantastycznie, no bo już wszystkie centra, nie wszystkie kanały i bramy, bo to się rzadko zdarza w ogóle, ale wszystkie centra, tak, są wypełnione na 9 zakolorowanych i wtedy już jest w ogóle zamknięcie. Są tylko dwie osoby i nie potrzeba nikogo więcej. I też przebywanie osób takich dwóch z jakąś inną grupą czy z innymi ludźmi powoduje między nimi jakiś taki dysonans, bo oni nie potrzebują tak naprawdę tych ludzi. Ale, i to jest bardzo ważne, bardzo ważne. I to możemy wrócić do początku, tak? Bo do tych 7 centrów energetycznych, a dlaczego w Human Design jest 9? I doszło tam troszkę ponad 200 lat temu, doszło właśnie do tej zmiany w nas, w naszym ciele energetycznym i fizycznym, do tego, że my przeszliśmy właśnie z istot 7-centrowych do 9-centrowych. I co to powoduje? To powoduje właśnie to, że pierwsze, my teraz mamy odnaleźć swoje wewnętrzne przewodnictwo, tak? Że my mamy odnaleźć tą swoją moc w sobie, nie na zewnątrz, nie oddawać właśnie władzy jakimś zewnętrznym autorytetom, tylko znaleźć to w sobie, bo każdy z nas ma odpowiedzi na wszystkie swoje pytania w swoim życiu i ty wiesz sama najlepiej, co jest dla ciebie najlepsze na ten moment, tak? Czyli właśnie zwrócenie całej energii do wewnątrz, do siebie. I dwa, to, że ludzie dzisiaj nie spotykają się po to, żeby właśnie przedłużać gatunek, prokreować, tylko po to, żeby wzrastać w świadomości, tak? I to jest ten mechanizm właśnie, że Human Design pokazuje to, jak właśnie ludzie się łączą i dochodzi do tego połączenia i na przykład mamy te 7 centrów, 8 centrów, 9 centrów i ludzie myślą, wow, że jest super, że jest flow, że jest takie przyciąganie, ale nie, może się okazać, że to w ogóle nie działa dla Was. Tak? Bo to jest mechanizm energetyczny. To jest na zasadzie takiej, że spotkają się dwie silne jednostki, więc one się spotykają, żeby mieć silne potomstwo. Ale to już nie działa. To już po prostu nie działa, że dzisiaj my spotykamy się właśnie po to, żeby wzrastać. Tak? I każda relacja, każdy związek, ona nie przetrwa, jeżeli ty nie będziesz mogła się rozwijać duchowo.
Tak, bo po to my tu jesteśmy, teraz już absolutnie po to tylko jesteśmy, żeby się rozwijać, naszą świadomość rozwijać i żeby właśnie dążyć do tego, że jesteśmy pasażerem, tak? Że nie jesteśmy, że human design pokazuje tą właśnie formę, jako tą mapę, która naprawdę może przyspieszyć ten rozwój, ale bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że to nie jesteś ty, to jest tylko jakaś część nas, właśnie naszej duszy, która sobie tutaj zamanifestowała w tym życiu doświadczyć czegoś, osiągnąć coś. Nasze ciało, które ma właśnie jakieś swoje uwarunkowania, które też warto wiedzieć i szanować to ciało, żeby właśnie współgrać, tak, z tym, to co mówiłyśmy, że ciało musi współgrać z umysłem i z duszą, tak, żeby to wszystko grało. Ale właśnie kolejnym etapem jest to, że jestem tym obserwatorem, tak, czyli jestem tym dużo większą, wyższą jaźnią, która widzi to wszystko i się po prostu bawi tym, tak, i ma taką radość z tego samego doświadczenia tego życia, po prostu. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć naprawdę, że te związki, czy właśnie dzieci, które się rodzą, one, to wszystko jesteśmy tutaj po to naprawdę, żeby przejawić tą naszą prawdziwą naturę, tak? I mówi się też właśnie, że human design jest takim narzędziem dla naszych dzieci, tak? I, ale też właśnie dla rodziców, żeby oni zobaczyli, okej, okay, jest ta mapa, tak? Jest ten, te jakości tej danej istoty, ona przyszła, więc warto się skupić na tym, żeby już pozwolić jej przepracować te swoje rzeczy, żeby ją ukierunkować też, ale broń Boże nie narzucać jakichś swoich programów, przekonań, właśnie jakichś lęków, bo no to wiesz, wszystko to będzie... To może nie być łatwe. No oczywiście, no ale... To wymaga pracy, no i wzięcia odpowiedzialności oczywiście. Tak, ale rzeczywiście wiedza już na ten temat, jakie jest dziecko, może spowodować, że świadomie bardzo podejmiemy wybór, żeby czegoś bardzo nie robić, tak? Albo znowu coś zrobić. No i przede wszystkim jak się komunikować z taką małą istotką, tak? No bo tak jak właśnie mówiłyśmy na pierwszym spotkaniu, tak? Że jest ten typ energetyczny i ty już wiesz na poziomie typu, jak się komunikować z danym typem, tak? Że generator właśnie potrzebuje być ciągle w kontakcie, ciągle zadawać pytania, tak? Manifestorowi trzeba dać miejsce, bo on jest tym, który inicjuje, więc trzeba go uczyć, żeby on informował innych, co on będzie robił, ale nie blokować go, tak? Bo to jest tak energia silna i mocna, że jak ty go zblokujesz, no to będzie mega frustracja, choroba, po prostu gniew i takie wejście w siebie z taką, no w ogóle brakiem chęci życia już, no nie? I znowu projektorzy, których trzeba rozpoznać, trzeba ich zapraszać, bo projektorzy są, no oni jak będą teraz tymi przewodnikami dla nas wszystkich, dla generatorów i dla manifestorów, żeby oni wyciągają znowu właśnie te jakości, te nasze talenty i mogą nas ukierunkować, ale też muszą wiedzieć, jak to robić, tak? Żeby właśnie wyciągać z nas te jakości i nie narzucać też nic. A reflektor właśnie jest tym, który jest po to, który wchodzi między wszystkie inne typy i sprawdza, ok, czy ten organizm tak dobrze funkcjonuje, czy wszyscy są w zgodzie, czy wszyscy żyją w swojej prawdzie. I to jest to, co też do czego właśnie zmierzamy, że każdy ten typ energetyczny i każdy człowiek tak naprawdę ma swoje miejsce w całości. Nie? Że ten czas, o którym też chciałam powiedzieć, ta cała transformacja właśnie, która się wydarza na świecie i to, co widać, że my dochodzi do pewnego rozłamu, tak? Że właśnie te stare wzorce, stare struktury zaczynają upadać po prostu. Wiesz co mi tak, na chwilkę ci przerwę, pamiętaj co chciałaś powiedzieć, że to co właśnie mówisz, że ten czas, który był, ten w ogóle ta sytuacja, która się wydarzyła, czy ten lockdown, który odciął nas od ludzi, czyli można powiedzieć, tak jak wcześniej powiedziałaś, że czasami uzależniamy się od pewnego rodzaju energii, którą bierzemy od innych. Tak. Uzupełniamy sobie te puste pola. Tak. I teraz jak zostaliśmy odcięci, to nagle mamy brak. Tak? I możemy odczuć ten brak i stąd też te frustracje, które, ale też moment, żeby to zauważyć. Tak. Żeby właśnie i żeby wejść coś w tym siebie zrobić. I zobaczyć, okej, okay, właśnie. Także można powiedzieć, że to było potrzebne. Oczywiście. Bardzo. Ja uważam, że to był fantastyczny czas właśnie takiego właśnie zatrzymania się i poczucia, okej, okay, czy to, co ja robię w życiu, te relacje, które ja mam w życiu, czy one właśnie mnie odżywiają, czy one mnie gdzieś blokują i w ogóle jak ja na tym... Jak ja się z tym czuję, tak? Ja właśnie, jak ja reaguję na to, że mogły właśnie wyjść te różne nasze lęki, tak? Znowu o przetrwanie, o to, że nie wiemy, co będzie dalej, bo chyba dalej jest taka sytuacja, że nie wiemy, co będzie dalej. I to też jest kolejna rzecz, o której mówi Human Design, że właśnie dochodzi do tej transformacji, o której chyba mówiłyśmy na ostatnim spotkaniu,
że umysł, i to też jest związane właśnie z tym, że my jako te siedmiocentrowe istoty polegaliśmy na tym właśnie umyśle strategicznym. A teraz od tych 200 lat, i to się po prostu tylko pogłębia i przyspiesza, my mamy przejść do naszego, raz że emocje, do czucia i też w przestrzeń serca wejść, tak? Że to już nam świat fizyczny... A te dwa dodatkowe centra to jest tutaj, to są emocje i... I śledziona. I śledziona, czyli jeszcze dodatkowe... Punkt G to jest tak właśnie rozłożone jakby na trzy, trochę na cztery. No można tak, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no ale tutaj jest właśnie centrum serca. Aha, jeszcze serce. Jest właśnie emocje i tutaj jest śledziona, no i ten punkt G, czyli właśnie tutaj to miejsce wejścia naszej duszy. Więc to też jest bardzo ważne. Ale to zaraz jeszcze powiem o tym. Ale właśnie to, co chciałam powiedzieć, że jakby ten świat zewnętrzny, to wszystko, co się wydarza, dla nas jest tak nieprzewidywalne, tak, że nie możemy już nic zaplanować, że my nie wiemy, co będzie się działo, że to nawet właśnie już tak nam świat pokazuje na zewnątrz, że już nie ma co polegać na naszym umyśle, że nasz umysł naprawdę służy do czego innego, nie do podejmowania w życiu decyzji. To jest też bardzo fajnie właśnie pokazane w Human Design, tak, że umysł, umysł jako ażna, jako to centrum energetyczne, on jest bardzo ważny, w sensie takim porównywania rzeczy, planowania czegoś w takim, nie wiem, jakbyś chciała jakieś rozpocząć nowe działanie, tak? No to musisz po prostu zaplanować pewne rzeczy, żeby to zrobić, ale to nie jest centrum, żeby właśnie planować swoje życie, absolutnie w ogóle nie, bo to on już nawet, on już jakby jest starą technologią, on już się tutaj nie sprawdza, że teraz my mamy wejść właśnie w to nasze wewnętrzne przewodnictwo i takie zaufanie do siebie przede wszystkim, że... Instynkt, ciało. Tak. To wszystkie takie odczucia głębsze. Tak, no i tu znowu Human Design pokazuje, tak? Bo jest ten typ, jest strategia i kolejnym etapem jest właśnie to, że każdy z nas ma swój ten wewnętrzny autorytet. I też można zobaczyć dzięki temu właśnie, gdzie jest ten twój wewnętrzny autorytet, bo jest ich kilka. Mogę powiedzieć, że osoby, które mają zakolorowane, tak, centrum emocjonalne, czyli to trzecie, najmłodsze centrum świadomości, które teraz przechodzi tą swoją transformację. Jeżeli masz to zakolorowane, to wiedz, że twoim autorytetem właśnie wewnętrznym jest centrum emocjonalne, czyli twoje emocje. Czyli przede wszystkim właśnie takie osoby, a jest ich 50% teraz na Ziemi, ma słuchać swoich emocji, tak? Ale co to znaczy? Bo dużo ludzi, mając to centrum emocjonalne, jest po prostu podłączona pod falę, tak? Pod falę emocji, nastrojów, zmiany, która jest no nie też nieprzewidywalna, ale można znowu dzięki Human Design zobaczyć, jaka jest częstotliwość tej twojej fali i jak jest tą strategię na tą falę. Ale najważniejsze to, że takie osoby, które... Ty nie jesteś emocjonalna, ja nie. Też nie. Szacun dla was wszystkich, którzy jesteście, naprawdę ja podziwiam z całego serca, bo to jest, no to jest, słuchajcie, naprawdę centrum, które no, pozwala bardzo szybko też doznać tego tak zwanego oświecenia, w sensie stać się tym obserwatorem. No bo tutaj jest, no jest wszystko to, co mówiłyśmy, są wszystkie te emocje, od cierpienia, rozpaczy, bólu do najwyższej ekstazy, po prostu to tam wszystko jest. I co się dzieje? No i takie osoby właśnie, bardzo ważne jest, żeby one nie podejmowały decyzji, czyli nie podejmuj nigdy decyzji na poziomie fali, w sensie pozytywnej, że jesteś na takim haju, wszystko jest tak, wszystko jest super i działam spontanicznie, idę w to, tak? Nie. Okej, dobrze wiedzieć dla tych ludzi. Okay. Ani też w drugą stronę, tak? Czyli nie podejmuję decyzji, kiedy jestem na takim niżu, że nic mi się nie podoba, wszystko jest beznadziejnie, nic mi się nie chce. Nie podejmuję decyzji z tego poziomu, też nie. Tylko to, co trzeba zrobić, to pozwolić, żeby ta fala przeszła. Czyli wszystkie pozytywne czujemy emocje związane z jakąś sytuacją, osobą, właśnie podjęciem jakiejś decyzji. Czyli pozwalamy sobie, żeby wszystko było na tak, wszystko na nie i czekamy na ten moment, kiedy jest w sumie obojętne. I dopiero wtedy, ale tam nigdy nie ma pewności, nie ma 100%. To jest takie właśnie,
to jest cały proces i to jest związane też oczywiście z kreatywnością, tak? Bo wszystkie osoby, które mają to centrum emocjonalne i ono jest związane ze sztuką, z romantyzmem, z całą pasją, flirtem, tu jest wszystko w tym centrum emocjonalnym, nie? I bardzo ważne, właśnie ważne jest, żeby pozwolić sobie poczuć to wszystko, bez oceniania w ogóle, bez walki z tym, bo jeżeli my będziemy próbowali zracjonalizować, albo zatrzymać, albo stłumić, albo zajeść te emocje, przerywamy swój kreatywny proces, no nie? I tutaj bardzo właśnie ważne jest, i też można to rozczytać, czy to Twoje emocje są związane właśnie z byciem indywidualistą i to się inaczej jakby wtedy jest inna strategia na działanie z tymi emocjami, jeszcze poza tym, że czekamy, aż przejdzie cały pozytyw i cały negatyw, jest właśnie fala kolektywna i jest fala też plemienna, tak? No i to też znowu można zobaczyć. Ale to myślę sobie, że to jest w ogóle niesamowicie trudne. Boże, przecież ja to, wiecie, to teraz sobie wyobrażam taką osobę, która ma coś takiego i teraz... Tak. Wiesz, to naprawdę już trzeba mieć jakiś poziom świadomości taki w miarę wysoki. No totalny, generalnie a potem... trzeba to wiedzieć, że to jest okej. Okay. Przez tyle osób, ile ja spotkałam, ile robiłam analiz, to osoby, które były emocjonalne i ja im mówiłam, że właśnie słuchaj, ale to wszystko z Tobą jest okej. Okay. Z Tobą wszystko jest okej. Okay. Ty nie musisz iść po antydepresanty, czy jakieś psychotropy, czy cokolwiek. Nie. No właśnie chciałam powiedzieć, bo to jest takie, wiesz, zbliżone do jakichś takich wahań nastrojów totalnych. I oczywiście, ludzie, że jest. Którzy nie wiedzą, tak. Oni to będą od razu lecą tak. Po pomoc. Tak. No i to jest właśnie to, że my nie mamy świadomości tego, nie mamy wiedzy, jak sobie z tym radzić, a to jest absolutnie nic złego. Te osoby są po prostu bardzo wrażliwe. Bardzo. One potrzebują więcej czasu. One właśnie nie wiedzą. Nie wolno ich pospieszać. I każda osoba, która ma centrum emocjonalne zakolorowane, potrzebuje minimum jeden dzień, żeby w ogóle się przespać z decyzją. Nigdy nie podejmować spontanicznych decyzji, tak? Bo będą te osoby po prostu żałować. I tak dokładnie jest, i ja to wiem z doświadczenia, że te osoby właśnie podejmują jakąś decyzję na tej fali pozytywnej i nagle za, nie wiem, 3 godziny, bo to też trzeba sobie właśnie zobaczyć u siebie, ile ta fala trwa, bo to nie ma reguły, tak? Trzeba sobie właśnie zobaczyć, ile mi zajmuje przejście przez cały pozytyw, cały negatyw i wyjście do takiego środka. I to może, słuchaj, to mogą być godziny, to mogą być dni, to mogą być miesiące, to mogą być nawet lata. God. Lata, że ludzie są po prostu w depresji i oni myślą, że coś jest nie tak. A oni po prostu, to jest chemia, tak? Bo to jest biochemia nasza organizmu i to faktycznie jest związane z hormonami, tak? I można oczywiście, jeżeli są te skrajne, tak zwane dwubiegunówki, tak? Że można iść tak, do psychiatry, żeby on ci indywidualnie do ciebie dopasował właśnie hormony, które będą regulować to, ale nie na zasadzie takiego na wprost tłumienia, czy oddzielenia cię, odcięcia od tych emocji, bo to robimy sobie tylko krzywdę, tak, bo my naprawdę po to to jest to centrum, ono przechodzi transformację, żeby właśnie objąć te wszystkie emocje. I to jest piękne, to jest to, co wiesz, się ale wydarza. To, co mówisz, okej, okay, to jest trudne. Wszystko fajne, ale jak tak sobie pomyślę, wiesz, dobra, godziny, okej. Okay. Tak, to mogą być jeszcze godziny. Dobra, jeszcze dni, dobrze. No. Ale lata, no to już jest grubo. I teraz, wiesz, wyobraź sobie taką osobę, która już z tego haju spada na ten dół i jest rok czy dwa już w depresji ciężkiej. No to trochę sobie nie wyobrażam, żeby nie szukała pomocy, tak? No bo wiesz, no to nawet jak się jest już na wyższym stanie świadomości, to ten dół może po prostu... Nie, ja to nie mówię, że wiesz, żeby nie szukać pomocy, tak? No. Tylko, że szukać pomocy w sensie takim, że pracować z tym, tak? Bo to bardzo dużo też jest związane właśnie z tym, że my w tym czasie, czy osoby, które mają to zakolorowane, potrzebują takiego czasu dla siebie, nie? Takiego właśnie wejścia do swojej świątyni, do swojej norki i bycia w tym kreatywnym procesie, tak? Bo to się właśnie tam wszystko zadziewa. Ale właśnie chodzi o to, żeby nie myśleć, że coś jest ze mną nie tak. Okay, czyli po prostu przyjąć, zrozumieć i dać sobie pomóc w jakiś sposób. Taki, okay, że jeżeli faktycznie sobie nie radzę, to mogę, wiesz, przez ciało, przez ruch właśnie pracować z tymi emocjami, tak? Uwalniać je, ale właśnie nie z poziomu kurde, coś,
co, jestem chora, coś tak? Jest ze mną. Tak, tak, okay. Że ja potrzebuję. No tak, to tu, może ułatwić życie w sensie takim, że po prostu jak zrozumiesz, okej, okay, czyli dobra, czyli ja po prostu mam takie coś tak. i to jest i to moje. To jest naturalne i po prostu nie ma co z tym walczyć. Po prostu w tym muszę życiu. Muszę znaleźć na to coś, tak? Coś, tak, co mi pomoże funkcjonować. Tak, no i jakby tu jest tak, jest kwestia tego na przykład, że jeżeli mamy centrum emocjonalne i jest dużo aktywacji na przykład plemiennej, no nie, właśnie energii plemienia, to osoby takie potrzebują dużo dotyku, nie, że właśnie ten dotyk ich uspokaja. Jeżeli jest właśnie, są te kanały, bramy aktywne w tej przestrzeni indywidualnej, to ta osoba potrzebuje mieć właśnie, być sama ze sobą, tak, zamknąć się i ona sobie jest w swoim procesie, ona potrzebuje, żeby w ogóle nikt do niej nie przychodził, ona się potrzebuje zamknąć, nie chce się z nikim spotykać i to jest okej, okay, to jest normalne, no nie? Z poziomu kolektywu to ludzie tacy potrzebują pracować z tym, że mają dużo oczekiwań, mają dużo projekcji, to by się mogło wydarzyć i oni już sobie projektują w głowie, a mogło być to. I nagle rzeczywistość się wydarza i się nie wydarzyło tak, jak one chciały. I one są rozczarowane, są po prostu, ale jak to, szok w ogóle. I tutaj właśnie znowu jest, żeby widzieć, obserwować siebie, co ty potrzebujesz na dany moment. Właśnie być cały czas w kontakcie ze sobą. No bo nikt ci nie powie przecież, nawet jak ty pójdziesz do lekarza, nie wiem, na terapię, cokolwiek, przecież no dobra, no ktoś ci może zadać pytanie, tak? Jak się czujesz i tak dalej, ale to ty musisz być w kontakcie ze sobą, tak? Właśnie obserwować to, co się zadzieje w twoim ciele. Wiesz co, teraz tak do mnie przyszło, że to właśnie co mówisz, że tak naprawdę dokładnie ja wiem, co mi na tę chwilę pomoże, tak? I to, że są jakieś sprawdzone metody, które pomagają wszystkim, no nie, to jest głupota. Takiego. No właśnie, to jest absolutnie nieprawda. Nie ma czegoś takiego, czegoś, co pomaga wszystkim. Nie ma i nigdy tak. nie będzie i nigdy tak. nie było. Tak, dokładnie. Każdy jest i absolutnie. I co jeszcze mi przychodzi, że po prostu jeśli masz dzisiaj ochotę na zjeść tabliczkę czekolady i napić się wina, no to po prostu napij się tego wina, zjedz tabliczkę czekolady i koniec. I bo też nie ma super diety dla każdego. No generalnie w ogóle nie ma nic, co jest jakieś takie w ogóle, wiecie, wspaniałe i idealne dla każdego. Nie ma czegoś takiego. Każdy wie, czego potrzebuje na tą chwilę i po prostu jak masz poczucie i już masz jakiś kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoją potrzebą, to po prostu idź za tym. Tak, dokładnie. Chce ci się teraz owoca, to zjedz owoca. Chcesz się potańczyć, dokładnie, chcesz płakać, poczujesz, że dokładnie. Chcesz się wykrzyczeć, rób to. Dokładnie, chcesz potańczyć, to i to się poruszaj. I wiesz, co jest bardzo ważne, tak? Bo jeżeli wiesz, że jesteś osobą emocjonalną, to przede wszystkim weź odpowiedzialność za to, tak? Że to właśnie pokazuje też Human Design na wprost. Okej, okay, masz emocje, no masz, no i to są twoje emocje, tak? Więc to, co ty masz zrobić, to okej, przyjmuję to, biorę to na klatę i nie zrzucam tego na innych, tak? Bo to często... Nie maltretuję otoczenia. Okay. Przez tą naszą nieświadomość i niewiedzę my myślimy sobie, nie, to ta sytuacja, to ta osoba coś powiedziała i ja teraz czuję się tak. Nie. To jest chemia w twoim organizmie i to nie ma w ogóle nic wspólnego z osobami na zewnątrz, ani ze światem zewnętrznym. Ty po prostu jako istota postanowiłaś sobie w tym życiu podoświadczać wszelkich stanów emocjonalnych i to jest twoje, tak? Czyli to, co ty masz zrobić właśnie, to znowu przyjąć to, zaakceptować, rozkodować sobie wszystkie właśnie stany, jakie będą w tej przestrzeni się pojawiać i po prostu być z tym. Co to znaczy rozkodować? To no, dla tych, którzy nie wiedzą. No właśnie, to już ja jak robię te analizy, właśnie takie książki piękne, coraz wie. Słuchajcie, no ja sobie, z racji, że ja też mam dużo w sobie kreatywności, każda ta analiza jest inna, tak? Że to nie jest jakiś szablon, który jest powtarzalny, tylko za każdym razem mi się coś nowego pojawia. I ja się też z tego bardzo cieszę, bo ja cały czas dzięki temu się rozwijam, tak? Więc ja rozkodowuję właśnie ten cały czart, nie za jednym razem, bo tu jest już 100 stron, a to jest dalej powierzchnia, to ja zaczynam od tego, o czym jest Human Design, przechodzę właśnie przez te centra energetyczne, co znaczy to puste, otwarte centrum, to zakolorowane i najważniejsze na ten moment rzeczy, które warto się skupić, tak? Czyli kanały i najważniejszy krzyż spełnienia, to następnym razem powiem o tym więcej. I wtedy rozkodowuję właśnie te najważniejsze obszary, na które
jest teraz czas, żeby się skupić, no nie? Czyli właśnie wtedy przedstawiam właśnie ten negatywny aspekt. Czyli tego, tłumaczysz, co to tak. jest ta brama i czego tak. dotyczy, tak? Tak. I właśnie pokazuję... I co z nią zrobić. Tak. Dobra. I ten właśnie negatyw, pozytyw i jakby wyjście ponad to do tego poziomu obserwatora. No i wtedy dostajesz sobie taką książkę o sobie. No i może Ci to zająć rok, 5, 10 lat praca ze sobą, tak? Bo to są informacje właśnie tylko o Tobie i Ty, no w zależności na ile masz otwartości na samą siebie, no to albo to przyjmiesz, albo będziesz próbowała jeszcze coś tak tam poudawać. Nie, to w ogóle nie jest o mnie. Dokładnie, nie? Więc no i potem, jeżeli jakby to odejdzie w którymś momencie, jak Ty poczujesz, że już właśnie jesteś pogodzona ze sobą, że potrafisz być tym obserwatorem, no to automatycznie idziesz sobie dalej, tak? Więc bardzo ważne jest to, i ja też robię tą analizę w taki sposób, żeby to nie było tak przypisane do Ciebie, tak? Że to jesteś Ty i to jesteś Ty i taka będziesz do końca życia. Bo nie, bo to jest po prostu też jakiś etap, tak? Human design to też jest etap, tak? W sensie... Ale opis się nie zmienia. Nie zmienia. Znaczy w sensie znaczy, opis, nie opis, tylko ten wykres. Energetyka, tak, ona się nie zmienia, zmienia się jakość, tak? W sensie, że właśnie z racji tego, że masz tą bramę czy ten kanał, no to jest właśnie ten negatyw, pozytyw i jest ten bycie obserwatorem, tak? Więc jakby Ty masz tą swoją drogę, żeby przejść przez te wszystkie etapy. Czyli ta płynność jest na poziomie tego negatywu i pozytywu, tak? Czyli tu jest, w sensie płynność, ta zmienność, czyli tutaj jakby dokonują się zmiany. No u Ciebie. I ty tak naprawdę wiesz, bo Ty nie wiesz, jak u kogo jest. Nie wiem. Ta osoba dopiero jak dostanie, pomyśli sobie, okej, ja jestem na tym etapie, tak? Jeszcze pozostało mi to. Okej, dobra. Tak, no bo to właśnie, to właśnie to jest to, nie? Że jakby ja jeszcze robię odczyty z kronika każdy, no to właśnie w kronikach, tak? Dzięki kronik możemy zobaczyć, okej, to na jakim etapie jesteś, nie? Teraz, tu i teraz, na czym się skupić? Ja teraz zaczęłam właśnie łączyć human design z odczytami z kronik, żeby właśnie skupić się na tych centrach, zobaczyć, ile faktycznie w danym centrum, w tych przestrzeniach jest jeszcze pracy do wykonania. No. I to po prostu wtedy, no po prostu jest to łatwiejsze, tak? Po prostu, no bo jest ta mapa i łatwiej jest. Ale human design faktycznie tego przynajmniej może jest tam gdzieś, tak? Bo ten human design to jest po prostu na lata świetlne, można to rozpracowywać. Więc ja może nie doszłam do tego etapu, w którym to jest pokazane, że w tym dniu ta osoba ma taką świadomość. Chociaż czekam na takie narzędzie, może to jest human design, ale nie wiem, tak? Okay. Wiem, że kroniki dają to, tak? Bo kroniki no to jest po prostu przestrzeń energetyczna, sieć i to jest, no nie? Więc tak. No okej, no dobra. A teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja wiem, że human design jest w ogóle bardzo, bardzo szerokim systemem. Szerokim mam na myśli, że tej wiedzy jest ogrom. Tak. I poziomów dużo. Tak. W ogóle jest niesamowicie poznać to wszystko. To jest w ogóle niesamowicie dużo, dużo energii, żeby to zrobić, tak? I chęci trzeba mieć naprawdę, więc podziwiam absolutnie. Ale wiesz co, bo myślę o tym, czy na przykład może być tak, że ktoś przyjdzie do Ciebie z jakimś konkretem. Mhm. Czyli powie Ci na przykład, słuchaj, mam kłopot z tym i z tym, z komunikacją na przykład, tak? Tak. Nie wiem, mam problem z dogadywaniem się z ludźmi, nie wiem o co chodzi, coś jest nie tak, albo na przykład, nie wiem, z mamą mam problem z dogadywaniem się, albo z tatą, albo z, nie wiem, z rodzeństwem, czy w ogóle z rodziną, coś jest nie tak, słuchaj, po prostu nie cierpię ich, nie mogę się z nimi dogadać, nie daję, wiesz, rady, będąc w ich przestrzeni, co jest? Czy coś takiego może być, że ktoś przyjdzie z czymś takim i na przykład wtedy sprawdzisz, co się dzieje? Czy możesz być tak energetycznie inna, czy nie wiem, co nazwać nawet. No tak, no wtedy można zobaczyć właśnie te nasze bliskie osoby, tak? Jakie one mają typ energetyczny, jaki Ty masz typ energetyczny, jakie masz właśnie w temacie komunikacji, no to wiadomo, że jest gardło, jeżeli masz otwarte albo zdefiniowane, no to znowu jakie jakości tutaj są. No głowa ma bardzo duże znaczenie. No i właśnie w komunikacji z rodziną na przykład wiadomo, że jeżeli jest rodzina na przykład 5 osób i wszyscy są, czy 4 osoby są generatorami i jest jeden projektor, no to wiadomo, że ta komunikacja już no nie będzie działać, bo jesteś kimś innym totalnie i oni nie wiedzą, kim Ty jesteś i traktują Cię jakby jak swojego w tym swoim typie generatora na przykład, a Ty masz całkiem inne potrzeby. Tak? Całkiem inną właśnie komunikację, całkiem w ogóle dostrzegasz inne rzeczy,
coś całkiem innego jest dla Ciebie ważne. Więc od razu można tak zobaczyć właśnie, gdzie, co, jakie są te różnice i wtedy no, wiedzieć, jak się komunikować, tak, żeby to faktycznie miało sens. Mhm. Okej, okay, no właśnie, no bo tak właśnie myślałam o tym, żeby, wiesz, bo czasami ludzie mają jakąś potrzebę i tak naprawdę nie wiedzą, wiedzą, że coś jest nie tak. Tak. Coś jest nie tak, coś jest mi niewygodnie, tak. Coś mnie tutaj uciska, nie wiem, o co chodzi i nie wiem tak naprawdę, gdzie szukać. Mhm. I nie wiem, i jestem w takiej niewiedzy i teraz przychodzę z takim czymś do Ciebie i mówię, słuchaj, no nie wiem, no po prostu coś się dzieje, nie wiem co, no jest mi dziwnie. I co wtedy? Co Ty robisz wtedy? No i wtedy właśnie robimy HD, no i patrzymy, jakim jesteś typem, no i jakby przede wszystkim ważne jest, żebyś poznała samą siebie, tak? Żebyś wiedziała, czy Ty działasz w zgodzie ze sobą. Po prostu, no nie? No bo wiadomo, że jakby oddziaływanie tych osób zewnętrznych, no to jest drugorzędne, bo tak naprawdę to w ogóle nie powinniśmy się tym zajmować. Czyli ja przychodzę do Ciebie i już wiem, wychodząc, dlaczego jest mi dziwnie. Znaczy, o co chodzi, tak? Dlaczego, co mam takiego w sobie, że mogę czuć się dziwnie? Tak. I teraz ode mnie tak naprawdę zależy, czy ja to zaakceptuję i jakby przyjmę i pomyślę sobie, no dobra, no okej. No to w takim razie też będę mniej więcej wiedziała, jak tak, lawirować między tymi innymi, albo nie przyjmę i dalej walczę. No dokładnie. Tak, no. Okay. To jest jakby, wiecie, to bardzo ważne jest i to mi się podoba bardzo w HD, że ty, naprawdę musimy tym żyć, tak? W sensie, że to musimy sami przetestować na sobie, właśnie okej, usłyszę, że jestem generatorem, ale zobaczyć, czy to faktycznie się dla mnie sprawdza, tak? Czy to ma sens dla mnie, czy ja to czuję i jeżeli ja to czuję, no to pójdę w to. A nie chodzi o to, że ja Ci przyjdę, dobra, słuchaj, Ty jesteś generatorem i ma być tak i tak. No nie, to w ogóle nie tędy droga, tak? Że Ty właśnie każdy z nas ma prawo i tą wolną wolę, żeby po prostu wybrać i zobaczyć, czy po prostu rezonujemy z tym danym narzędziem, tak? Bo to też jest narzędzie. Tylko, że to narzędzie no, jest bardzo fantastyczne po prostu. No dobra, to w takim razie... Wehikuł czasu. Jest związek i nagle dowiaduje się po wielu latach, że ja jestem takim typem. Małżonek jest takim i teraz co dalej? Czy to w ogóle... No i tak, no i trzeba zobaczyć. Czy właśnie możemy tak funkcjonować? Czy to już jest, wiadomo, że już dupa blada, przepraszam? I nic z tego nie będzie, czy co? Nie wiemy. Tak, no i wtedy trzeba zobaczyć, okej, nie wiem... Na przykład jesteś MG, druga strona jest generatorem i trzeba zobaczyć właśnie, na ile każda z tych osób właśnie jest osadzona w sobie, tak? A na ile doszło do jakiegoś właśnie działania nie w zgodzie ze sobą, tak? Albo na ile Ty działałeś w zgodzie ze sobą, a ta druga osoba nie, właśnie się podporządkowała jakby pod Ciebie i to zrodziło u niej na przykład frustrację i teraz znowu okej, czyli... Akceptacja, jesteśmy różni, nie? To przede wszystkim, jesteśmy różni, czyli Ty masz inne potrzeby, ja mam inne potrzeby i ważne jest, żeby każda z osób wiedziała, jakie ma potrzeby, tak? Na ten czyli dany moment. To nie moment. Oznacza, że to już jest, nie, że to nie. Się musi zakończyć nagle, bo nie pasujemy do siebie, nie, tak? Nie. Tylko po prostu kwestia poznania, rozpoznania, tak. I, no i chęci. Chęci poznania siebie, poznania tej drugiej osoby, dania sobie szansy. No tak? Właśnie. Jeszcze raz, po prostu, właśnie z takiego poziomu akceptacji, nie? Takiego właśnie, okej, słuchaj, no ja mam tak, nie? Czy Tobie to pasuje? No nie? Czy gdzieś możemy iść na jakiś kompromis? Albo gdzie są jakieś rzeczy, na które kompletnie się nie zgadzamy, tak? I wtedy, i co Ty na to, no nie? I szukacie rozwiązań, bo to, wiesz, to nigdy nic nie jest czarno-białe, no nie? Że jak są dwie osoby, znaczy, to... wiesz, ja w ogóle mam taką teorię, że jakby też z jakiegoś powodu w ten sposób się dobieramy właśnie jako zupełnie inne osoby, No bo właśnie. Też uzupełniamy się w sensie no takim właśnie. Ale to jest ten mechanizm energetyczny, który działa, który dalej funkcjonuje, ale to nie znaczy, że on się sprawdza. Że my się właśnie dobieramy na zasadzie tych braków. Bo my naprawdę rodzimy się tutaj z wszystkim tym, co jest już nam potrzebne do tego życia. To, że my czegoś mamy albo nie mamy, to jest iluzja. To jest iluzja, że Ty masz. A nie uważasz, że gdybyśmy były dwie takie same osoby? Nie ma takich dwóch samych osób. Właśnie o to chodzi, no może. Nie? Ale wiesz, no dobra, no energetycznie bardzo podobne, no dwie silne osobowości, no to jest, wiesz, to jest kurde włoskie małżeństwo, przecież pozabijać.
To jest stereotyp, słuchaj, wiesz, moja droga. No, okej, okay, ale wiesz, ale takie mam wrażenie, że to może być, jeśli nie ma jakiegoś tam poziomu świadomości takiego, wiesz, otwartego i już jakiejś wiedzy, no to wiesz, to jest wieczna rywalizacja. No ale to nie mówimy o takich związkach. Energiami, no, nie? No bo tak jak mówię, że my naprawdę dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie stać się świadomymi, tak? Właśnie w szacunku, w tym zróżnicowaniu, że my jesteśmy totalnie inni. I bez tego żaden związek nie przetrwa, po wiesz, prostu. No, okay, my to że wiemy, to może tak? być na zasadzie jakiegoś właśnie siłowania się i dramatów i cały czas, no wiadomo, że są takie związki i jest większość takich związków. No bo tak? chciałam powiedzieć, że... No bo to jest nieświadomość, jakaś tak? garstka, wiesz, wie, że tak powinno być. No, ale i że tak jest. Co się cały czas, słuchaj, jakby właśnie te wszystkie zmiany, które się zadziewają globalnie, one powodują, że każdego to dotknie. Właśnie to jest niesamowite. No wiesz, mam nadzieję, nie? że to będzie ten efekt setnej małpy, że to w końcu, wiesz, tak zasili pole, nie ma innej opcji, że to już będzie po prostu automatycznie szło do nas, opcji. Tak? Ta informacja. Nie ma innej opcji. Tak? Bo to się dzieje na poziomie komórkowym, na poziomie każdego ciała. No jest, tak się zmienia wibracja, że to jest nieuniknione, tak? I osoby, nawet wiesz, pamiętaj z tym, co rozmawiałyśmy, tak? Że ludzie, dzisiejszy świat jest tak nieprzewidywalny, że ktoś, kto będzie dalej próbował z poziomu umysłu działać i coś sobie planować, oszaleje. Dokładnie. Bo on, no nie da się, nie da się. I więc to jest moment, że okej, dobra, to nie działa, czyli dobra, szukam jakichś innych rozwiązań. Wiesz, to jest trochę, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo ja bardzo mocno działam z pozycji umysłu, w sensie takim, wiesz, planowania i w ogóle kreatywność, to moje różne działania, które do tej pory miałam. Ten lockdown mnie spowolnił, kilka rzeczy mi zabrał, w sensie takim, absolutnie nie negatywnym, tylko takim po prostu. Coś musiałam pozostawić, zostawić, zakończyć i gdzieś tam to zmienić. I jestem w przestrzeni, nie wiem. Jestem w przestrzeni, nie wiem. I nie wiem. I nawet, czekaj na sygnał. I nawet myślę sobie, bo wiesz, ja już normalnie, to ja miałam już gdzieś tak z pół roku przed, już miałam plan cały na kolejny rok. Że to będzie tego i tutaj kalendarz miałam zapisane, że to, co zrobię tutaj, to tutaj, warsztaty, wyjazdy, bla, 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 bla. Już wiedziałam, do końca roku już wiedziałam kiedy, co i jak, tak? A w tej chwili mam w głowie warsztat, chciałabym go zrobić, siedzę i tak patrzę na ten kalendarz, myślę, okej, okay, a może w lutym, a może nie, nie mam pojęcia i cały czas nie wiem. Nie mam tego w ogóle i nie wiem, czy to jest dobrze. Znaczy, nie jest mi z tym źle jakoś specjalnie. Nie odczuwam jakiejś frustracji z tego powodu. Tylko jest mi absolutnie inaczej. No tak. Jest no mi, i teraz widzisz. Tak, i jest teraz mi tak inaczej. Możesz właśnie osiąść w tym, że jako MG czy generator świat ci da to, co ty chcesz w jakimś momencie i to przyjdzie i ty zareagujesz i ty będziesz wiedzieć. Tak? Bo to, że ty zaplanowałaś cały rok, no to było działanie z umysłu po prostu. Tak, oczywiście, tak. A teraz już nie, teraz już no po prostu będzie sygnał, ty poczujesz tutaj, idę w to, nie? I wtedy... Wiesz co, ja nie mam lęku, że coś się nie wydarzy. Ja absolutnie wiem, że to wszystko się wydarzy, co ma się wydarzyć i to jest okej, okay, tak? Tylko właśnie śmiać mi się chce z tego, że to generalnie zawsze miałam już naprawdę na długo do przodu, już wiedziałam, tak? Pewne wydarzenia mogłam już długo wcześniej reklamować, tak. One były i tak dalej, i tak dalej. No a teraz... No, zaufanie. A teraz już jakby w ogóle nie mogę w to iść. Tak. I ten mój mechanizm pracy z tym wszystkim gdzieś tam się absolutnie całkiem rozsypał. Gdzieś go buduję od nowa i trochę się nie umiem odnaleźć, w sensie takim, że no nie za bardzo mam narzędzia do tego, nie wiem co mam robić z tym wszystkim. No. Co nie znaczy, że jest mi źle, jak mówię, bo to nie jest tak, że jest mi z tym źle. Nie, jest właśnie inaczej. Jest mi z tym inaczej, jest mi z tym trochę dziwnie, ale też i trochę spokojnie, bo w końcu myślę sobie, okej, okay, no dobra, no może mam właśnie teraz odpoczywać. Może to jest ten czas, kiedy mam właśnie nie robić nic i poleżeć sobie i popachnieć. To jest w moim przypadku też dziwne. Bo ja raczej... Wiesz, to też jest taki fajny human design właśnie o tym, że u generatorów nie ma czegoś takiego jak robienie nic, nie? Bo jakby to my cały czas generujemy, cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas każda nasza reakcja na coś to już jest coś, nie? To już jest jakieś działanie tak naprawdę, no nie? Więc jakby to też znowu jest
właśnie puszczenie tego swojego jakiegoś przekonania, że jeżeli ja robię coś, to musi być to coś konkretnego, takiego, co przyniesie pieniądze i tak dalej, nie? A to jest, wystarczy oddychać, to już jest robienie, nie? Ale wiesz co, na przykład zauważyłam, bo ja działam bardzo szybko, tak? Czyli jakby przychodzi mi pomysł i mam i od razu, ja natychmiast muszę go zrealizować, coś muszę tam pach, pach, pach porobić i już robię, tak? Więc jak mam jakiś pomysł, na przykład przyjdzie mi do głowy jakiś wyjazd, no to ja już się rzucam w internet, szukam bla, 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 hotele, wszystko, mimo tego, że w ogóle nie wiem kiedy, nic nie. Ale ja muszę na tą chwilę wiedzieć, ile to kosztuje, sprawdzić w ogóle, tak? Natychmiast. Ale robię to i jeszcze ten mechanizm mam, w sensie takim, że ja to robię, ja mam taki, że wiesz, pyk, 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 ale na jakimś ostatnim poziomie zatrzymuję się i już nie ma tego, że ja to kupię na przykład, tak? Że ja to zrealizuję do końca, tylko się wycofuję z tego. A to też widzisz, bo to już poruszasz znowu kolejny aspekt human designu, nie? Bo to jest zawarte właśnie w tych profilach, że jest 12 profili i można zobaczyć na przykład ty jak masz, że to działanie umysłu, czyli ty jesteś analitykiem, nie? Że musisz mieć te fundamenty, musisz wiedzieć, informacje zdobywasz, te data wyszukujesz. I to też można zobaczyć, no nie? Nie wszyscy tak mają. Są osoby na przykład, które ostatnio często się pojawiają w mojej przestrzeni, które robią wszystko na ostatnią chwilę. Nie? I one wtedy się zapalają, bo mają taki akurat mechanizm, no nie? Więc to znowu można też zobaczyć, jak to działa. To bardzo, ale widzę po prostu po sobie te zmiany, te ogromne zmiany, które idą. Ale wiesz co, jeszcze przyszło mi, przypomniałam sobie, że mówiłaś, jak dzisiaj się spotkałyśmy na początku, poza kamerą, że, bo teraz była duża zmiana, tak? 2020 i przełom na 21. Kolejna, kiedy? 2027. Tak, że właśnie zmierza ta zmiana w 2027, czy jakby zmierza to cały czas do tego momentu, że wszystkie te właśnie autorytety zewnętrzne, kościoły przede wszystkim, nie? Jakby religia, te wszystkie, nie wiem, organizacje oświaty, no typu wymienij mi takie wszystkie, no wszystkie instytucje, po prostu, tak, instytucje jakieś takie wyższe, no, tak, okay, padają. Którym my się oddajemy, tak? Że jakby oczekujemy, że oni się nami zaopiekują, zajmą i tak dalej. Regulują nasze życie kulturalne, społecznościowe, takie... Zdrowotne, tak. Że jakby oddajemy tą władzę swoją tym instytucjom, że one coś zrobią za nas, mają się o nas zatroszczyć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie się zmieniać, tak? To wszystko będzie upadać po to, żeby znowu wziąć odpowiedzialność za siebie, nie? Na każdej przestrzeni, czy to właśnie duchowej, czy zdrowotnej, czy finansowej, tak? W sensie takim, że nie ma, że raz i to też jest związane właśnie z hierarchią, że ta hierarchia będzie się też załamywać, że my wszyscy dążymy do tego, żeby żyć tak zwanej synarchii, czyli właśnie tego, że każdy z nas ma swoje miejsce w społeczeństwie. I to nie jest na zasadzie drabiny, tylko właśnie tej samej płaszczyzny. I każdy z nas odnajdzie to swoje miejsce. No i dlatego też te typy energetyczne tutaj są, tak? Że właśnie generator jest tym, który daje energię, manifestor jest tym, który inicjuje, daje jakiś pomysł, projektor jest tym, który ukierunkowuje to. Tak? Reflektor jest tym, który sprawdza, czy to wszystko fajnie funkcjonuje razem. I wtedy my będziemy po prostu mogli żyć naprawdę tym, kim my jesteśmy. Tak? I też nawet sam system edukacji też zaczyna już po prostu... Co się dzieje? No tak. Nie? Jakby to właśnie zaczyna wszystko się załamywać. I oczywiście będą osoby, które będą z lęku chciały dalej trwać przy tym. Tak? Bo nie będą miały pomysłu, nie będą jeszcze gotowe na taką przemianę, ale to jest gotowe, nieuniknione. No to jest po prostu nieuniknione, bo Human Design też mówi o tym, że w 2027 pojawią się kolejna nowa istota, się pojawi i w ogóle będzie inny czart. Nie? Będą jakby nowy człowiek będzie w ogóle. I to jest właśnie nasza szansa dla tych, którzy żyją teraz, żeby właśnie słuchać siebie, nie? Żeby właśnie wejść i skontaktować się z tym swoim wewnętrznym autorytetem, bo już nie będzie nikogo, kto nas zaprowadzi za rękę, nie będzie nikogo, kto będzie nas prowadził i nie będzie guru. I to oczywiście będą jeszcze próbować, tak? Osoby gdzieś nam pomóc albo nas właśnie trzymać za tą rękę, albo no wiadomo, są takie osoby i to też jest okej, jakby bez oceniania tego, ale my dzisiaj jesteśmy towarzyszami, tak? Że każdy może być w tej roli uczeń, nauczyciel i to może być twoje dziecko, twoja matka, może być to sąsiad, ale ktoś spotkany na ulicy, no nie? No, i że jakby dokładnie. Nie ma właśnie
tej władzy, o jest tam, nie wiem, ktoś, guru i on jest wszystko. Nie, ty wszystko to masz znaczy, w wiesz, sobie. To ja tutaj się zgadzam z tobą, oczywiście myślę, że uczymy się od każdego. Każda spotkana osoba coś nam daje. Ale też na pewno, wiesz, są takie osoby, które po prostu, tak jak, wiesz, no nie wiem, siedzisz w pokoju pełnym osób i nagle wchodzi jakaś jedna osoba i ty po prostu wiesz, że to jest jakaś energia taka, która, wiesz, która jest mega, tak? I ona ciągnie do siebie ludzi i ty idziesz po prostu poznać ją tylko po to, żeby, nawet sama nie wiesz po co, tylko idziesz, bo coś cię ciągnie. I tak się dzieje i ja nie wiem, czy to się zmieni. Że te osoby będą takie znaczy, osoby, takie okay, jakieś jasne, inicjatorzy albo osoby jakieś zasilające. Tylko mam nadzieję ja szczerą, bo prawdziwy nauczyciel, tak? Nie uzależnia. No, właśnie, no oczywiście. No, żebyś to ty sama była ale samodzielna. Jasna sprawa, nie? I to jest, o to chodzi. Oczywiście. Po prostu, to jest jasna nie? sprawa. Że, że to... nie ma przywiązania, nie ma zależności, że my wszyscy po prostu możemy współistnieć, możemy współpracować. Ale nie na zasadzie uzależniania się od kogoś, tak? Tak, że on właśnie cię poprowadzi i ty dalej jesteś po prostu dzieckiem i nie wiesz, co ze swoim życiem zrobić po prostu. Tak, że wszelkie pytania kierujesz już do tej osoby, bo nie masz w ogóle do siebie żadnego właśnie, zaufania. Nie? Że nie? To właśnie takie osoby będą po to, żeby mówić ci nie, zobacz do środka, do wewnątrz, ty wszystko wiesz. Właśnie jesteś doskonałą istotą i wszystko, co się wydarza w twoim życiu jest tak, jak ma być, po prostu. Nie, ale to jest właśnie też ten aspekt, który poruszyłaś, co jest bardzo istotne. Właśnie, bo ten punkt G właśnie, jeżeli, ja akurat mam zakolorowany, ale jeżeli ktoś ma ten punkt G otwarty, tak, i to zwłaszcza osoby, które mają całkowicie otwarty, czyli nie mają żadnej aktywacji, tak, że nic się tutaj nie świeci, nie ma żadnej bramy, no to są osoby właśnie, które będą bardzo mocno szukać przynależności, tożsamości, kierunku, miłości i one cały czas szukają tego na zewnątrz, nie, i to są te osoby, które są bardzo podatne na to, żeby no podążać za kimś, no nie? I że uzależniać. Tak, i to jest bardzo ważne, żeby te osoby po prostu dały sobie taki dużo uważności, tak? Czy one faktycznie i szukały po prostu im bardziej, tym bardziej wewnątrz siebie, nie? Żeby nie iść właśnie, bo na pewno będą się w całej tej sytuacji pojawiać nowe grupy, jakieś osoby, które będą właśnie wykorzystywać wiesz, to mi też, od razu mi takie sekciarstwo przyszło do głowy. Tak. To mogą być osoby, które po prostu są podatne na tego typu sytuacje. I to na pewno będzie się wydarzało. Teraz jeszcze przy tym takim rozłamie, że będą się tworzyć jakieś pewnie mniejsze struktury i tak dalej. I bardzo ważne właśnie, żeby patrzeć, czy znowu tworzy się jakaś hierarchiczność, jakaś zależność, czy to jest właśnie na zasadzie współpracy, właśnie widzenia siebie, szacunku, ale to się... No umówmy się, to wiesz, daleka droga u nas jest w naszym społeczeństwie, to wiesz... Myśl pozytywnie, słuchaj. Znaczy ja bardzo, im bardziej, wiesz... Trzymam kciuki. Tak, to najważniejsze. Skupić się na sobie, nie patrzeć na innych, skupić się na sobie, właśnie sprawdzać, co jest prawdziwe, co jest moje, co ze mną rezonuje, a świat zewnętrzny zostawić, nie ma nikogo do uratowania. Pomyślałam sobie teraz, żeby teraz tak zrobić, mieć taką możliwość pstryknięcia w palce i tak na jeden dzień trochę podnieść świadomość naszym politykom, tak żeby po prostu nagle, ale chociaż jeden dzień. Ale po co, nie? W sensie takim, że my naprawdę, ten świat jest doskonały w tym, że właśnie jest tyle tych takich rozpraszaczy, nie? Takich właśnie osób czy wydarzeń, które odciągają właśnie nas od tej naszej prawdy, no nie? I to jest tylko właśnie cały czas zabawa tych otwartych centrów, właśnie, że my patrzymy na innych ludzi. Właśnie jeżeli masz otwartą głowę, no jakby każde otwarte centrum, tak? To jest to ryzyko, że ty będziesz no po prostu zasysać, zaciągać jakieś nie swoje rzeczy, nie? Jakieś... I bardzo ważne jest, żeby znowu zwracać uwagę na to, co czytasz, na to, co słuchasz, jaką telewizję, jeżeli oglądasz, jakie są tam treści. I żeby wiedzieć, że jeżeli masz otwarte centra, a większość ludzi no ma, to wszystko zaciągasz i ty żyjesz tym. I po co ci to? No nie po co ci to, jak ty już w sobie masz tyle, że ty już nic więcej nie potrzeba, naprawdę. Wiesz, teraz postaraj się wytłumaczyć osobom, które siedzą cały dzień przed telewizorem. Ale nie ma sensu. Ale po co ci ten telewizor? Wiesz, to jest straszne. Ale one są, nie? na takim etapie, nie? Okej, powiedzmy sobie szczerze, nie? Zanim na Ziemi wszyscy ludzie będą na tym etapie świadomości, żeby
No to nie wiem, czy tak będzie. No jakby, wiesz, nie, myślę, że Ziemia to... jest takim miejscem, mhm. nie? Gdzie można naprawdę szybko właśnie dokonać swojej zmiany, ale tą zmianę możesz dokonać tylko, jeżeli patrzysz na siebie. Na siebie. Znaczy, wiesz, to ja mam ogromną wątpliwość, czy kiedyś będzie taki moment, że wszystko będzie równo. Że to chyba nie o to chodzi w ogóle. Nie, to nie chodzi o równość. Tak. Chodzi o tą... O ten szacunek do tego, mm-hmm. że my jesteśmy właśnie, każdy jest inny, tak? Mm-hmm. I właśnie, wiesz, bo to, ta równość może się kojarzyć z tym, co się dzieje, że chcą nas właśnie wszystkich ujednolicić, tak? Wrzucić do jednego worka. No właśnie. A to w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Właśnie nie. Mm-hmm. Że właśnie każdy jest indywiduum i każdy ma to swoje miejsce na ziemi, tak? Mm-hmm. I każdy ma to swoje zadanie, z którym tutaj przyszedł, no nie? I jakby to się wydarza właśnie z tego poziomu osobowości tej naszej duszy, ale ostatecznym właśnie jakby takim rozpoznaniem i rozwojem tej świadomości duchowej jest to, że jesteś obserwatorem po prostu. I jesteś na tej ziemi i ta ziemia jest po prostu super. No bo... Takie fajne porównanie kiedyś słyszałam od Adama Anczykowskiego, zdaje się, który powiedział, że dążymy do tego, żeby być jak kamień w rzece. Mhm. Taki po prostu, który sobie jest... I w sumie sobie jest. No. I ta woda płynie, no to dokładnie. Życie płynie, a ty są, dokładnie. To sobie jest. I to jest super, ja to powiedziałaś, bo to jest to, co tu się jeszcze wydarza, tak? Czyli te otwarte centra, nie białe, to są właśnie te przestrzenie, które są łatwo programowalne, tak? I one mogą zostać właśnie zatkane, tak? Bo jeżeli się do kogoś przywiążemy, do jakiejś osoby, do jakiejś emocji, to my sobie zablokujemy to otwarte centrum. Mhm. Właśnie wypełnimy czymś, nie? I to trzeba właśnie oczyścić. Okay. I każde to centrum właśnie otwarte, ma być otwarte cały czas, czyli ty idziesz do świata i ty doświadczasz, nie? Różnego rodzaju stresu, różnego rodzaju emocji, różnego rodzaju poczucia własnej wartości, czyjegoś, tak? Różnej formy komunikacji, wyrażania się, różnych myśli, różnych inspiracji i ważne właśnie, żeby mieć tą otwartość, czyli ty idziesz do świata, masz to otwarte centra i dokładnie jak ta rzeka, on to przepływa przez ciebie. Właśnie, ta energia przez ciebie przepływa. Próbujesz, badasz sobie jak mi z tym, ale wiesz, że to nie twoje. Tak, dokładnie. To jest trochę to, co robią terapeuci podczas pracy z ludźmi, czyli po prostu, wiesz, słuchają historii, które gdyby miały ich dotyczyć na co dzień i gdyby mieli z tym żyć, no to byłoby ciężko. To jednak trzeba to, wiesz, oddawać, nie? Tak. To nie może iść z tobą do domu. No czasami bywa. No, ale trzeba to oddawać, po prostu nie zostawiać tego w sobie. Tak, no ale to jest właśnie to, nie? Słuchasz telewizji, czy słuchasz tam kogoś i okej, przyjmujesz to, tak? O, ta osoba akurat mówi coś takiego, ale ty nie bierzesz tego jako swoje, ty sobie tego doświadczasz i okej, może się zgadzam z tym na, nie wiem, tydzień, tak? Na miesiąc może to ze mną rezonuje, ale to nie jest moje, tak? I to właśnie fajne to jest w tym human design, że my wiemy właśnie, kim jesteśmy. A reszta to jest doświadczenie, to jest ta rzeka, ona sobie jest, nie ma, i raz jest mocniej, raz jest mniej i po prostu sobie płyniesz, właśnie wpłyniesz sobie i doświadczasz, no i stajesz się tym po prostu obserwatorem i wszystko jest super. Fantastycznie. Kochana, czyli podsumowując dzisiejsze spotkanie, do czego jest human design? Do tego, żeby się śmiać z życia, no nie? Okej, żeby było łatwo. Żeby po prostu, tak, żeby mieć ten dystans, tak? Żeby właśnie, okej, doświadczam tego, ale to minie w ogóle, nie? Że to jest ten moment, to przyszło do mnie, no to biorę to, pracuję sobie z tym, ale to jest wszystko właśnie doświadczenie, to jest jakaś lekcja. I zawsze będą lekcje, i zawsze będą wyzwania, tak? Tylko żeby to nas nie przygniatało, żebyśmy się nie umartwiali, że to w ogóle... Wiesz, to jest jakiś etap, tak? Żebyśmy siebie i otoczenia nie maltretowali, tak? Tak, nie? No i żeby wziąć tą odpowiedzialność po prostu za siebie, nie? Właśnie, masz otwarte centra, no to przyglądaj się im, posprawdzaj, co tam jest do uwolnienia, do uzdrowienia i dbaj o to, żeby to było cały czas otwarte, tak? No bo to ma być otwarte. A to, co jest zakolorowane, to dbaj o jakość tego właśnie, bo to, co jest zakolorowane, to ty dajesz tą energię innym ludziom, więc zadbaj o to, żeby to było najwyższej jakości, najwyższej wibracji właśnie, żeby to rozkodować i działać z tego najwyższego potencjału i żeby być po prostu najlepszą wersją siebie, no, jaka może być, bo po to też tu jesteśmy, nie? Żeby właśnie, kurczę, no, jesteśmy niesamowici, słuchaj. Wspaniałe podsumowanie. Co
Powiem się, że na tym skończymy dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze mam tylko jedno, bo na dzisiaj już z informacjami skończyłem, bo dzisiaj już i tak ich było bardzo dużo. Ale jeszcze chciałabym wrócić do tego, co robisz i do tego, żebyś zaprosiła do siebie, bo to jest rzeczywiście fajne, bo tak, słuchajcie, to jest nie byle co. Taka książka na swój temat, to umówmy się, to jest nie byle co. Nie wiem, czy każdy z Was jest gotowy na taką książkę, żeby ją dostać, ale czasami wiecie, jak to bywa z książkami. Kupujesz książkę, czytasz i myślisz sobie, nie, ona jest dla mnie w ogóle, po czym miesiąc później bierzesz, o, tak, ona jest fantastyczna. Tak. I tak może być z tym, ale myślę sobie, że warto mieć pod ręką, bo nie wiadomo, czy jak długo Aria będzie mieszkać w Szczecinie na przykład, albo w ogóle będzie dostępna. To akurat chociaż nie ma znaczenia. Chociaż Ty online pracujesz, no właśnie, tak, to wszystko jedno. Tak, dzisiaj może do mnie z powrotem zawołało, także no. O, proszę. Tak, ale tak, no właśnie, więc to, co ja robię, no to robię właśnie spotkania takie... Pierwsze podstawowe takie. Tak, czyli spotkanie tak... ustne może być, w sensie po prostu sobie rozmawiamy, takie właśnie rozpoznanie, zapoznanie się. Wiadomo, że jeżeli ja skoncentruję uwagę 100% na danej osobie, która do mnie przychodzi, no to to jest co innego niż tutaj, jak sobie rozmawiamy, no bo no wiadomo, jest wiadomo. Jest to konkretnie pod osobę daną. Tak, no i... Czyli robię właśnie w formie takiej ustnej rozmowy albo właśnie w formie takiej książki. No, więc tutaj jest tak, no tu jest 90 ponad stron. Ty już zaprezentowałaś, no to co by powiedzieć więcej? No na pewno to też jest taka właśnie książka, do której warto i trzeba, bym powiedziała, wracać, że to nie jest coś, co się przeczyta raz o sobie, no bo to... Wiesz, no nie wiem, masz 40 lat i nagle sobie zrobisz taką książkę, no to już coś o sobie wiesz, tak? Bo przeżyłaś to swoje życie i masz jakieś rozpoznanie. Dla 20-latka, no to już będzie trochę inaczej, tak? Bo ta osoba jeszcze jest na tyle młoda, że ona jeszcze no nie jest w takim kontakcie ze sobą i może tego nie brać na wprost, tak? Że to nie będzie takie rozpoznane, zintegrowane z nią, tak? Więc jakby to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale no to wiadomo, że ten 20-latek może, tak jak ja mówię, że HD jest wehikułem w przyszłość, może już szybko sobie przerobić pewne rzeczy, no bo on jakby nie ma utartych tych jakichś starych wzorców, tak? Czyli starych schematów, czy jakichś negatywnych, ma doświadczeń więcej i będzie mu po prostu łatwiej. I warto sobie właśnie wracać, tak? Że nawet jeżeli przeczytamy 50 razy, to może też to posłużyć w takim sensie, że nie wiem, właśnie masz jakąś decyzję do podjęcia, więc sobie przypominasz, albo otwierasz sobie na jakiejś stronie i ci się przychodzi jakieś zdanie i ty wiesz, że to jest do ciebie 100%, tak? Bo to jesteś ty tutaj. I no i właśnie też ważne, żeby też no nie fiksować się, tak? Żeby się nie fiksować. No i to, co jeszcze robię, tak? No mów. No to właśnie odczyty z kronik Akaszy. Kroniki, no to może już część z Was wie, no to to jest połączenie się też sama ze sobą, łączysz się sama ze sobą, tak? Że jakby to jest, ja to bardzo lubię, bo to jest takie połączenie, tak? Bo HD jest właśnie tym wprowadzeniem do tego, że odnajdujesz ten swój wewnętrzny autorytet, właśnie ufasz sobie jeszcze bardziej, wiesz, gdzie to w ciele umiejscowić, a kroniki też są właśnie takim dopełnieniem, tak? Że jeżeli ty jeszcze masz jakieś wątpliwości, że na pewno chcesz się upewnić, czy dobrze słuchasz samej siebie, no to wtedy przyjdzie ci to potwierdzenie, no bo to nie jest nic mojego, to jest twoje, tak? To jest połączenie z twoimi wyższymi aspektami i dostaniesz to, co potrzebujesz też na dany moment, tak? Tylko, że jakby kroniki właśnie mają to, że w kronikach można jakby wejść w szersze jeszcze spektrum, no bo można iść w przyszłość, można iść w przeszłość, ale... Też ja polecam właśnie i też HD to robi, żeby być w tu i teraz. No nie, bo czasem ludzie, nie wiem, sięgają do poprzednich pokoleń czy wcieleń, gdzie na przykład nie są na to gotowi i się zatrzymają w przeszłości zamiast żyć w tu i teraz, no nie? Albo gdzieś odlecą znowu w przyszłość i zapominają o tym, że halo, ale tu jest życie, nie? Tu jest to i ty masz centrum tutaj, tak? Że możesz zebrać te doświadczenia stąd, ale tu jest ten moment. Dzisiaj, nie? Tak. Ale wiesz, to przyszło mi do głowy, że to może być fantastyczny prezent. No oczywiście. Dla kogoś. Oczywiście. Albo dla dziecka. Też. Ostatnio miałam to właśnie robioną analizę. Właśnie, nie? Że wiesz, urodzi się dziecko komuś, na przykład chcesz zrobić fajny prezent. Tak.
No to tak, to jest idealne. Zamiast kupować srebrną grzechotkę, która leży w pudełku potem milion lat i w ogóle nic z nią nie zrobisz, to zrób coś takiego, co ma sens. I ma jakieś zadanie w sobie i w ogóle jest świetne. Tak. To ja jeszcze fajne. I to, co robię też i też się zachwycam tym, to właśnie... Misy. Misy. Misy robię. Dźwięki. Tak, no bo właśnie, nie? Bo znowu praca z dźwiękiem, praca z wibracją. No jakby wszyscy jesteśmy wibracją i wczoraj też miałam niesamowitą, bo ja robiłam sobie sesję. Znaczy ja przyjmowałam masaż, tak? I słuchajcie... O, to mówi samo za siebie. Naprawdę, jeżeli mamy też tą świadomość, to misy wchodzą w każdą komórkę. No wiesz, że jesteśmy wodą, głównie. Dokładnie. I jeżeli my mamy tą intencję też, żeby właśnie poruszyć to ciało właśnie, nie? To te misy, one po prostu normalnie taką robotę robią. One, ja to czuję tak, że po prostu ten dźwięk dotyka każdego twojego atomu, jakby zrzucał to błoto właśnie, nie? Te różne jakieś naleciałości i to światło po prostu tam się rozbłyskuje i ty normalnie to jest niesamowite. Po prostu to, co robisz w tej chwili, to jest taka reklama. Ja aż mam suche ciarki. Także zachęcasz. Naprawdę. Ja to po prostu jakoś tak... No właśnie ja bardzo podchodzę do holistycznie, nie? W sensie, że chcę z emocjami, z ciałem, właśnie z głową. No bo nie da się tego rozdzielić, po prostu. No, oczywiście. I fajnie dbać o to na każdym etapie, tak? Bo jesteśmy tak wielowymiarowi jeszcze HD przy tych profilach, tych układach trawiennych. To jest po prostu, słuchajcie... Okay. To na później. Na później. Nie, no jest cudownie, naprawdę, tak? Tylko właśnie bardzo ważne jest, żeby potrafić to zintegrować. No nie? No bo to nie o to też chodzi, żeby mieć 10 tysięcy narzędzi. Myślę sobie, że zawsze chodzi o jedno, żeby dążyć do harmonii. Tak. Na każdym poziomie. Tak. Możesz to zrobić z jednym narzędziem, z dwoma, no z 15 to już może być trudniej, nie? No bo wtedy gdzieś tam trzeba też znowu zobaczyć, z jakiego poziomu działamy, nie? No bo też na przykład, jeżeli masz otwarte centrum serca, a 70% ludzi ma otwarte, to oni próbują sobie swoje poczucie własnej wartości zbudować na materii, na jakimś tytule, właśnie na robieniu jakichś niezwykłych, fascynujących rzeczy, których nikt inny nie robi. Wiesz, no to są takie zabawy, nie? Tak. Takie właśnie zabawy ego, czy tego nie ja i tej iluzji całej, bo my naprawdę jesteśmy... Wszystko, co mamy mieć, to już mamy w sobie. Jesteśmy prości. No, tego bym nie powiedziała, ale można... Prości w jednym przepływie, no nie? Żeby to po prostu była linia prosta. Harmonia. Czyli dążymy do harmonii i niech to będzie wspaniałe zakończenie dzisiejszego programu. Także dziękuję Wam pięknie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy własnymi rękami po prostu jakieś... Do zobaczenia. Dzięki bardzo.